Jan był uczniem Jezusa. Pewnego dnia Jezus ukazał mu się w widzeniu, rozświetlony niczym słońce. Nie bój się, powiedział Jezus. Umarłem, ale teraz żyję już na zawsze. Potem Jan ujrzał nowe niebo i nową ziemię, nowe stworzenie obiecane przez Boga. Pierwsze niebo i pierwsza ziemia zniknęły, a morze wraz z nimi. Następnie Jan zobaczył święte miasto Boga, nową Jerozolimę, stępującą z nieba. Była piękna jak panna młoda w dniu swojego ślubu, gotowa na spotkanie męża. Wtedy Jan usłyszał głośny głos płynący od tronu Boga. Od teraz Bóg zamieszka pośród swojego ludu. Już zawsze będą mieszkać razem. W nowym niebie i na nowej ziemi nie będzie już łez, ponieważ nikt nie będzie cierpiał i nikt też nie umrze. Łzy, ból i śmierć przeminęły na zawsze. Głos mówił dalej. Ja jestem początkiem i końcem. Jeśli jesteście spragnieni, przyjdźcie do mnie, a ja wam dam wodę życia. Ten nowy świat jest dla moich dzieci, dla tych, którzy są mi wierni. Czynię wszystko nowe. To prawda, na której możecie polegać.